do 10 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu 47-latkowi z gminy Rutka Tartak na sumieniu na całkiem sporo. Najpierw znęcał się nad żoną, a gdy ta poprosiła o interwencję mundurowych, agresja mężczyzna rozlała się na całego. Kiedy do ogarniętego awanturą gospodarstwa dotarli policjanci, Mężczyzna zabarykadował się w domu i nie chciał wpuścić funkcjonariuszy do środka. Wkrótce jednak uchylił drzwi i zaatakował mundurowych. Najpierw rzucił w nich deską, po czym zaczął strzelać w ich kierunku z wiatrówki. Ten atak zakończył się obezwładnieniem całkowicie trzeźwego, 47-letniego mężczyzny, który szybko i bez ceragieli. Trafił prosto do aresztu i wygląda na to, że spędzi w nim dłuższy czas. Prokurator już postawił mu zarzuty. Pierwszy dotyczy znęcania się nad żoną. Następne trzy to dokonanie czynnej napaści na trzech podejmujących interwencję funkcjonariuszy. Prokuratura stoi na stanowisku, że działania mężczyzny spełniły również przesłanki czynu opisanego w artykule 224 kodeksu karnego, który penalizuje przemoc i groźby bezprawne, mające na celu zmuszenie funkcjonariuszy publicznych do zaniechania. Prawnej czynności służbowej, czyli w tym wypadku interwencji. Prokuratura również skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec 47-latka sankcji w postaci trzymiesięcznego aresztu, na co sąd bez wahania przystał i wydał oczekiwane przez śledczych postanowienie. Dzięki niemu małżonka mężczyzny ma szansę spędzić spokojne święta. Jak poinformowała nas oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, agresorowi grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.